Hej, cześć, dzień dobry, z tej strony Antycy, witam was wszystkich bardzo serdecznie w drugim odcinku z gry Tomb Raider Anniversary. Moi drodzy, chciałbym wam na wstępie podziękować za tak cudowny odbiór i za wszystkie rady, które mi dajecie i za to wszystko. I słuchajcie, dzisiaj z tego co pamiętam, pojawi się trochę skakania. Będzie skakane i tak mi się też wydaje, że pojawi się to, czego się najbardziej boję, czyli tak zwana adrenalina. To jest takie jakby slow-mo, w którym Lara robi przewrót i możemy wtedy sobie strzelić gdzieś tam w łeb jakiegoś przeciwnika. I pamiętam, że kiedyś, jak byłem małym bajtlem, no nie ukrywam, że sprawiało mi to ogromną trudność. Nie mam pojęcia, jak będzie dzisiaj. Jakby nie patrzeć, jestem trochę starszy. Zobaczymy. Mam nadzieję, że będzie dobrze. Ja sobie tutaj oczywiście zloaduję. Loading this and we're gonna... Tak jest. I zobaczymy. Tu się pojawi niedźwiadek i to pamiętam jeszcze, ale co będzie po... Press to lock... O Boże. I shift, ale... Ale to nie wyszło. To nie wyszło. On musi tak bły... Aha, ja go zaciukałem i to nie wyszło i ja nie umiem tego zrobić. Trzeba prawym przyciskiem myszy. I potem trzeba... O mój Boże, nie wiem czy ja to potrafię. Dobra, właśnie tu. Bo może być jakaś... Znajdź... O, apteczka jest. To ja apteczką nie pogardzę. Bardzo się z tego cieszę. Czy tu nic nie ma? Nie, tu nic nie ma. Kurczę, i wiedziałem, że tak będzie. I wiedziałem, że ta adrenalina... No, no po prostu mnie... Lara, ale idź. Ta adrenalina mnie wyprowadzi z równowagi. I potem, kiedy będziemy walczyć z tym jednym albo dwoma, czy tam trzema dinozaurami, może być ciekawie. A czekajcie, ale ja nie muszę tak... Tędy, na ten słup trzeba było wejść od razu. A nie, ona tu nie... Nie? Czyli co, że niby tutaj, no ale jak ja mam to przejść? Poczekajcie. Że niby gdzie? Przecież tu nie ma żadnego gzymsu. Chyba, że on się tego chyci. Chycisz się tego? Nie chycisz się tego, tylko stracisz swoje durne życie. Nie chycisz się tego, no. Kobieto jedna. Czekajcie, bo ja nie wiem jak ja... No tutaj jest taka wystająca krawędź jakby, to co, nie chycisz się tego? Nie. No i tracisz... Lara! Ty mnie nie denerwuj. No bo na górę, czekajcie, no co mi to da? To jest bez sensu w ogóle. No tam trzeba... Zobaczcie, no tutaj jest taki specjalny gzyms, ona się powinna tego chytać, chycisz się... A tak się chycisz po prostu! A widzisz, laska! Aj, larcia. Tu coś będzie. A, jesteśmy w Wilka Bamba. Dobra. Tu będzie skakane, tu będzie pływane i tu jest też sekret, ale ja nie pamiętam dokładnie gdzie. Słuchajcie, no trochę się pokręcimy, zobaczymy. Ja ten moment z tym dinozaurikiem chcę sobie jak najbardziej oddalić, no bo widzicie, że ja nie potrafię. No, możesz się adrenalino zrobić? No to czuję, że będzie jazda na tym dinozaurze. Dinozaurze. Te wilki w ogóle były jakieś takie niemrawe. Tak, i tu... To wyje na mnie. Albo gdzie to wyje na mnie, może tak? O! No i Lara, ale... Był, słuchajcie, był ten skok. Udało się to. W sensie już był ten taki... Aj, znowu go... Ja to muszę wyczaić, muszę się tego nauczyć, także słuchajcie, nic się tutaj nie martwimy, dobra. Tylko gdzie teraz i gdzie i jak i po co i gdzie, od czego w ogóle zacząć? Ja nie pamiętam, nie, to tutaj chyba jakoś się szło od drugiej strony. Czy najpierw muszę do tej wody pójść? Chyba tak. Aha. No, ale... O, właśnie. Dobra, i my musimy... Tu jest jakieś... O, tu. Muszę maszować sobie E, żeby ona szybciej płynęła. Lara, ale ty się zaraz utopisz.
Dobra, dobra. Aha, no to nie, chyba nie zdążymy. Chyba na pewno nie zdążymy. Aha, ha, ha, ha. Tak, no bo oczywiście jest cutscenka. No chodź, 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 chodź już, spokojnie. Daliśmy radę. Serduszko nam puka w rytmie czacza, czekajcie. Tu jest jakaś dźwigienka, pociągnij sobie to, moja droga. Dobra, i tu sobie zrobiliśmy jakieś przejście, okej. A gdzie było to skakane takie? Tu jest klatunia, czekajcie, do tego... A, tu mogę... zestrzelić, dobra. Może sobie tą klatkę wyciągnę i zobaczymy, co tam jest najpierw. Bo ona mi się do czegoś ta klatka przyda, tylko jeszcze nie... Tu jest apteczka. O, dzień dobry. No, właź, właź, właź. Oczywiście musi wikoła zrobić. Zabierz sobie apteczkę, ona się nam przyda. Dobra, tu mamy jakąś... Aha. O, do shotguna mamy amunicję. Dobra, super. I tu mamy kluczyk. Tu mamy kluczyk. A tu nie mamy nic. No, co za nierówność. A tam coś... Daj mi tą klateczkę, Lara. Chodź. Weź klateczkę i cofamy się. Dobra, zobaczymy, czy tu coś jest. Pewnie, że jest. Amunicja i apteczunia. Dobrze. Puśćcie. Tylko teraz tak, pytanie jest jedno. Do czego jest mi ta klatka potrzebna? Bo ja nie pamiętam. Domyślam się, że trzeba tutaj to ją wyciągnąć, ale po co? Bo tutaj, czekajcie, tu jest ten klucz, który zdobyliśmy, ale to nie, ja pamiętam, że to było skakane. Czy możesz tu jakoś... Mamy checkpointa znowu, ale moment, moment, moment. Tu nic nie ma w ogóle tak za tymi... Nie, w żadnym rożku nic tutaj nie jest skitrane. No dobrze. To wiecie co, ja bym tą klatkę sobie podstawił pod ten tutaj paliczek. Pod tego słupa. No ale weź. No bo gdzieś tu pamiętam, że było skakane. I jestem o tym przekonany. Dobra. Hop. Teraz pytanie, czy ty tu doskoczysz tak tędy? O, aha, aha. Lara, ale proszę cię, nie cyrkuj. Dobra. Gdzie nas to zaprowadzi? No tak jakby tutaj, ale... O nie! Lara, ale tu, tu namierzamy, tu. Ja bym tą apteczkę, słuchajcie, jednak wziął, bo... Małą, bo małą, ale jednak... O, drążulek, bardzo ładnie. Dobra, gdzieś idzie... Gdzieś idziemy, tylko słuchajcie, nie wiem jeszcze gdzie. A taki będzie mój ulubiony skok oczywiście. Ale się chytała. Bardzo ładnie. No. Dobra. Idziemy po sekret, po znajdźkę. Nie po relikwie, tylko po artefakt chyba. Bo tutaj to jest rozróżnione. O. Okej. Okay. No dobra, ale to skakane to tak... Naprawdę nigdzie? Nic? Dobra, czy ty się... A, ty się shiftem zanurzasz? Nie, słuchajcie, tu jakby nic nie było. Tam jest apteczka na dole, czekajcie, ja się boję. Dobra, wypłyń. Lara, ale dlaczego tak jakoś dziwnie kołujesz? Dobra, weź tą apteczkę. Nie, to chyba, słuchajcie, już więcej nic nie ma. On
ona pod tym E mam niby wciskać, ona wtedy będzie pływała szybciej. No dobra, czekajcie, zobaczmy. Mnie się... A, ja teraz nie wyjdę z tego ba... O mój Boże. Gdzie to było? To było tu. Może dopłyniesz, co? No teraz to raczej na spokojnie, bo nie musimy tej wajchy dźwigać do góry. Ale jeszcze nie potrafię tak ją super pływać, jakbym chciał. No dobra. Tylko co mi to dało? Czekajcie. No... To mi nic nie dało. Pytanie jest właśnie... Ja pamiętam, że to było takie skakane i to było takie... Takie fajne, ale gdzie to było? Tam nie wejdziemy nigdzie. Dobra, słuchajcie, idziemy z tym kluczem. Trudno, może coś pomijam, nie wiem. Może to gdzieś było dalej. Tak, 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 użyj tego kluczyka. Ja bym chciał tą adrenalinkę się nauczyć właśnie. On musi tak błysnąć specyficznie i wtedy ja mogę... No nie, na wilku... O! No niby tu się coś włączyło, ale ja mam ten shift trzymać? Ja muszę chyba ten shift trzymać, słuchajcie. Tak mi się wydaje. No dobra. Tutaj była ta sala. Dobra, już wiem. To było to. Okej. Tutaj niepotrzebnie tam łaziłem i szukałem. Ale zobaczymy sobie w rożkach, czy nic nie ma, bo może coś być. Chyba nie ma. Dobra. No to co? No to na górę. Tu będą takie baseny jakie... O właśnie, tak, o to mnie chodziło, właśnie o to. Ja nie pamiętam, co mi to dawało i dokąd mnie to doprowadzało oczywiście, ale... Dumnie idę przed siebie. A razem z Larą. Czy ty tu doskoczysz? Doskoczysz, okej. Okay. Co mi to dawało? Kurczę, nie pamiętam. No tak, oczywiście Batmany muszą atakować. A i chyba dzięki temu... Tak. Ja sobie te drzwi otworzę, dobra. Dobrze, dobrze, dobrze. To się puść. I pewnie nie będziemy mogli... Oczywiście, że nie możemy wejść górą do tej sali. Tylko teraz jakoś tu trzeba sprytnie zejść. Czy ty się tędy zejdziesz sobie? O! I nawet żyćka nie straciliśmy, słuchajcie. Pięknie! I tu jest, słuchajcie, identyczna sala, więc raczej nie powinno być problemów, tylko jakaś taka inna wyskoczka tu jest. Do góry pójdziesz? Tak. Inne gzymsy, słuchajcie, inne gzymsy. Dobra, tylko teraz moja droga, gdzie ty? Do góry nie, to spróbujmy po boku. A czy w tym basenie tutaj nic nie było? Ej, słuchajcie, bo ja teraz nie, tak idę na pałkę. A tu może coś być, no właśnie, właśnie, właśnie. Czekajcie, zerkniemy sobie, ale... Apteczka chyba tam jest. No pewnie, że to jest apteczka. Nurkuj. No. No to mamy apteczunię kolejną. Ile mamy tych apteczek w ogóle? Czekajcie. 8 małych i 3 duże. No i super! I bardzo, bardzo się z tego cieszę. O! Byłem przekonany, że się nie zapię. Ale dobra. Czy to jakoś mogłaś to... O właśnie, z E mogłaś szybciej chodzić, widzisz? Jak chcesz, to potrafisz. W sumie nie zerknąłem do tamtego poprzedniego basenu, czy tam czegoś nie było, no ale już trudno teraz. Czemu ty nie masz sprinta? On by był tak bardzo przydatny.
Tu będą znowu Batmany? Oczywiście. Dobra, hopsaj sobie tu. I otwieramy przejście. Nie jestem pewien, czy to jest już koniec poziomu, czy nie. Zaraz zobaczymy, czy to jest koniec. Ja się boję tej adrenaliny, to jest właśnie najgorsza rzecz. Musicie mi napisać w komentarzach, znaczy musicie, możecie. Czy macie na to jakiś patent, jeżeli ktoś z was grał? Podejrzewam, że graliście w Aniwerka, bo przecież wiadomo. Jeżeli jesteście fanami i oglądacie tą serię, to na pewno graliście. Chociaż też pewnie są osoby, które nie grały i są z ciekawości, więc to też mi jest bardzo miło. Ale słuchajcie, jeżeli ktoś z was grał, to dajcie mi jakiś patent na tą adrenalinę, bo ja absolutnie nie mam pojęcia. Czy ja tego shifta trzymać? Czy ja go nie trzymać? Mamy checkpoint. Oho. Tam są naboje. Lara. O, słyszę wilczka. Ojejku, no widzicie? I ja nie wiem, co mam zrobić. Muszę trzymać na pewno ten shift. Ale co dalej? Co, po co mi jest ta klatka? No ale weźże ją. Bo jeżeli ja się nie nauczę tego, to będzie przekichane. A to takie... Lara, no proszę cię. Nie mów mi, że ty tędy nie wejdziesz. Że muszę iść tam specjalnie pod tą ściankę. No, kobieto. Nie, ona ma jakieś, słuchajcie, braki. Nie, ona tak nie wejdzie. To sobie poradzę inaczej. Jak nie chcesz... Lara! Już normalnie... Aha, i co? I tutaj dalej nie pójdę. Żartujesz sobie. No chyba sobie żartujesz. Jak to? Możesz tam... Nie możesz tego popchnąć? No weźcie sobie, nie róbcie jajec. To jak ja mam stąd nimi wyleźć? Jak ja nie mogę tego pod tą ściankę sobie dać? Tu nic więcej nie ma. Bo tędy to się nie wdrapiesz, nie ma opcji. Słuchajcie, Lara ma problem. Aha, i teraz nawet tutaj nie wejdziesz. No super! O! Dobra. A, bo na ten słupek musimy sobie stanąć. No tak. Pamiętam to. Że ona takie manewry mogła wykonywać. Pamiętam. Dobra, a tu? Czy tu coś mnie czeka? No jak to? Tu mnie nic nie czeka? Ale lipa. A myślałem, że coś będzie, jakaś dobroć natury. Sama natura Sany czy coś. Czy nie? No dobra, tylko teraz trzeba jakoś stąd wyjść. Aha, tu niczego nie ma. Dobrze, skoczyliśmy w pustą ściankę. Tak też również można. No czy ty tu wejdziesz? Właś. Bo jeżeli mam być szczery, to ja teraz nie wiem, jak ja mam przejść. Mhm. I się nie chytasz. Tędy raczej... Oho. Leci! A może tędy, czekajcie. O. Tam coś się na górze użera, tylko jeszcze nie wiem co.
A, tam są pułapeczki, dobrze. Czyli teraz... Nie, no tak... Co? No Lara, no... Do góry chciałem, tu! O, właśnie tak. Dziękuję. Przydałby się w sumie jakiś checkpoint. Czy ja się nie wracam? W sumie tak to wygląda bardzo podobnie. Nie, dobra, nie wracam się. I mamy koniec, tak, mamy koniec City of Vilcabamba. Także complete time, aha, w sumie łącznie gry 52 minuty, dobra, dobra. Aha, i mamy jeden artefakt z jednego, nie było żadnych reliktów i nie ma czasóweczki. No dobrze, to moi drodzy, ja wam za dzisiaj serdecznie dziękuję, mam nadzieję, że wam się odcinek podobał. Czekam na wasze rady i komentarze odnośnie tego, tej adrenaliny, tego shifta, bo ja nie wiem, ja się boję, że to będzie jakaś, słuchajcie, to będzie porażka, to będzie padaka. No ale co? Lowki, kiski, besowskie, was buziakuję serdecznie i mocno i do następnego. Tak więc trzymajcie się, cześć i pa, pa!